zawodników, którzy zakończyli start. Do odebrania w recepcji. Są racje żywnościowe. Zawodnicy przed startem nie jedzą zbyt wiele, a więc zaraz po tym ekstremalnym wysiłku warto uzupełnić węglowodany, białko, błonnik. Wszystko w pięknej formie. Pięknej, świeżej, estetycznej formie. Bułeczka z wkładem. Agata Żyśko jest już z nami na dole. Liderką pozostaje Ola Rodzińska. Przypomnę, dziewczyny walczą o prawo startu w finale. 8 najlepszych. Od godziny 15:30 walczyć będzie o zwycięstwo. Natomiast na drodze panów Maciek Bukowski. Także młodzieżowiec, a więc także nie tylko rywalizacja seniorska, ale także rywalizacja w najstarszej grupie juniorów.